Ta historia przydarzyła się mojemu kuzynowi. W liceum miał najlepszego przyjaciela o imieniu Frank. Byli do siebie bardzo podobni, niemalże identyczni, jak bliźniacy. Obaj podkochiwali się również w tej samej dziewczynie, co było nie lada problemem. Codziennie kłócili się o to, kto powinien być jej chłopakiem, aż do dnia, kiedy Frank nagle zniknął. Po pewnym czasie mój kuzyn zaczął chodzić z dziewczyną swoich marzeń i w końcu wzięli ślub. Parę lat później wracał do domu autem z delegacji. Nagle dostał wiadomość od swojej żony, że ktoś z nieznanego numeru twierdzi, że jest jej mężem, czyli moim kuzynem. Kazał jej na niego nie odpowiadać, jednak moja szwagierka była bardzo ciekawską osobą i poszła w miejsce, które wskazał jej nieznajomy numer. Gdy dojechała do chatki położonej na odludziu, postanowiła wysłać swoją lokalizację mężowi, prosząc go, aby ten też tu przyjechał. Po paru minutach napisała, że to fałszywy alarm i to tylko jego brat bliźniak, który chciał jej zrobić niespodziankę i pogratulować ślubu. Przygotował jedzenie, a całe spotkanie miało aurę randki, co wprawiło moją szwagierkę w zakłopotanie. Wtedy mój kuzyn napisał, żeby uciekała z tego domu jak najszybciej. Kiedy ta zapytała dlaczego, ten odpisał, że nie ma żadnego brata bliźniaka. Szwagierka ruszyła do ucieczki, a mężczyzna ruszył zaraz za nią. Na szczęście mój kuzyn zdążył dojechać na miejsce i zabrał ją stamtąd, a następnie zadzwonił na policję. Mężczyzną okazał się być Frank, który chciał się zemścić na moim kuzynie. Gdy Frank zniknął, okazało się, że siedział wtedy w więzieniu za napastowanie innych kobiet.